Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej awarskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc ostatnio zadaliśmy, mam nadzieję, że poważny cios naszym tutaj chrześcijańskim rywalom z Italii. I zobaczymy, jest duża szansa, że ich terytoria w Niemczech się zbuntują i tutaj powstanie totalny miszmasz, ale na razie oczywiście musimy sobie poradzić z buntownikami, bo przyjęliśmy dużo terytoriów katolickich, które no, trzeba teraz oczyścić z miejscowej ludności de facto. Więc no, na tym się skupiamy. I czeka nas bunt. Już niedługo, ale tym razem chłopski. I co? Niech nam przyjdzie coś naprawdę unikatowego. I zobaczmy. No nie, tego mu na pewno nie dam, ale jakieś tutaj, o, przestarzałą włócznię. Pieniędzy też mu nie dam. Jeżeli mamy jakąś przestarzałą zbroję, no nie, przestarzałej zbroi chyba nie mamy. Wszystkie już spleśniały dawno, a nie, jakaś jest. Tak, żeby jak spotka bandytów, to żebyś sobie z nimi ładnie tu poradził. Okej, myślę, że jeszcze jedna prowincja i sprawa będzie załatwiona. No i potem będzie robota obsadzenia nowych wasali, no ale jakoś to przeżyjecie. No bo trzeba tu będzie wprowadzić porządek. O, jeszcze bitwa będzie chyba, tak jest. Artyleria chyba całkiem nieźle sobie radzi z murami. Tego co widzę, to jest on. Co on w ogóle produkuje? Zbroje. No raczej mu nic nie damy. No zdecydowanie nie. Po prostu rzuciłeś sobie okiem na to, co my tam mamy. I szturm. Pięknie. O, jeszcze zdobyliśmy. Nie najgorsze, tak szczerze mówiąc. No i zobaczmy, czy nasze zbroje pomogły. No nie. Dostał wyposażenie, a i tak nie dał se chłopak rady. No nic. No i teraz rozpoczynamy pozbywanie się katolickich wasali i oczywiście obsadzanie tych ziem naszymi ludźmi. To będzie dość czasochłonne, bo nie chcę, żeby doszło do takich kumulacji terytorialnych, czyli obsadzamy tych, którzy mają małe szanse coś gdzieś dostać. I dalej nie wiem, czemu wszyscy awarowie dostają tytuły klanowe, ale może to tak wynika, że to rodzina, może dlatego. No, to nie ma nawet pieniądzorów. Trochę to zajmie, nie powiem. Wow, jaki bogaty. W szoku jestem.
ale przynajmniej nam się zwrócą koszty, które ponieśliśmy na tą wojaczkę. Taka prawda. Nie wiadomo, jakiś to może po dziadku dostać świątynię gdzieś na końcu świata, chociaż chyba generalnie te tytuły świątynne się wtedy przestają liczyć, jak się odziedziczyło gdzieś główny tytuł. Pięknie. No, ale mówię, tej roboty trochę jest. Się nie zbuntował i nas lubi. No dobra, no to niech tu na razie zostanie, może w przyszłości. O, tu byśmy to zrobili inaczej. Jeśli on nas lubi, no to wychowamy jego syna w naszej kulturze i on się na to zgodzi, czyli to będzie taki trochę delikatniejszy sposób zmiany wiary. No niestety, pewno mówię, nudzicie się, ale lubię rzeczy robić porządnie. O, to jest, wiem, mogę coś po matce dostać, więc tam babci. Pięknie, to są nasi już. O, już większość roboty ogarnięta. Tu nawet na zachodzie są ziemie, które nie są specjalnie rozwinięte. O, już klikaliśmy. No też szukamy ludzi, którzy nie mają stanowisk, żeby no, kogoś nie tracić z dworu. O nie, tu nie ma opcji. I myślę, że przekażę mu też ten tytuł, bo już nie chce mi się szukać kogoś dla pojedynczego tytułu. O, czyli on dostanie też... O, okej, czyli chyba posprzątaliśmy tutaj te obszary. Jeszcze mamy trochę jeńców. O, nawet jakiegoś wasala, ale to... Jego, czyli po prostu będzie musiał też zapłacić. W sumie może hurtowo tych jeńców ogarnijmy, bo jest ich naprawdę dużo. No i miejmy nadzieję, że oni tutaj wspólnymi siłami jakoś ogarną kwestię religii. A tak, bo wydaje się, że buntu nie będzie, no ale już na jakiś czas z katolickich terenów ruszać nie możemy specjalnie. No właśnie, jednak będzie bunt. I oczywiście powstanie, jak potężne, bardzo potężne.
No, to są ludne tereny, więc się nie ma co dziwić. Bo nawet troszkę dalej. O. O, widzę, że Czech postanowił nam pomóc swoimi 20 000 zbrojnych. Że nasi to sami w ogóle zlikwidują, bo widzę, że miejscowa arystokracja tutaj postanowiła się rozprawić z buntownikami. Znaczy, ja tam robiłem te roszczenia? Pewnie jakieś granice mi się gdzieś nie podobały. A, już wiem. Co to było? No nic, na razie pomóżmy tutaj zrobić porządek ze zbuntowanym chłopstwem, bo tu jest w jednym miejscu 50 000. To raczej bez naszej interwencji nie zostanie wybite. Dobra. Okej, finansujmy naszą tutaj plan stworzenia artefaktu. Sorki. I oczywiście dalej tu idziemy w drogę teologii. Jesteśmy już starzy, niestety zaczynamy zapominać języków. Czy potrzebujemy wszystkich sił? Może podzielmy to, żeby to szybciej szło, czyli część idzie tu i załatwmy to, co mieliśmy tu załatwić. Czyli nakażemy mu pozbyć się tych ziem. I oczywiście przekażemy tu jemu, bo to powinno być jego. Nie chcę też super wzmacniać głównych władców, więc dla nas jest bardziej na rękę, żeby przekazywać tu bezpośrednio temu, kto to powinien mieć. Potężny, czyli wszyscy oni są. No nie, właśnie ci mniejsi wasale wyglądają tak jak trzeba siłowo, ci duzi tak budzą we mnie obawy. Nowi ludzie się zawsze przydadzą. Okej, wyprodukował zbroję taką średniej klasy, szczerze mówiąc. Znaczy na początku gry to bym się spuszczał nad nią, ale teraz to... Pięknie. I tu myślę, żeby zmniejszyć koszty, już połowę armii odeślemy do domciu. O, a druga tutaj kontynuuje egzekucję. I nie mówcie mi, że będziemy mieli pecha i buntownicy dowódca jest w tym niewielkim oddziale. Ale znając nasze szczęście, tak będzie. Będziemy musieli aż tam się fatygować.
i nasz błazen pomaga nam się odstresować. Bardzo dobrze. Dokładnie tak myślałem. Teraz będziemy musieli zrobić porządki i wychowujemy jakiegoś gościa. A. Niech będzie taki ułożony, wstrzemięźliwy. Jesteśmy chyba dyplomatą, więc po prostu chcemy, żeby to ładnie wyglądało, żeby podnosiło nam prestiż. I super, coraz więcej redukcji stresu. A, tu jest więcej buntowników. I zagrajmy sobie w szachy, myślę, że nie zaszkodzi i zdecydowanie nasz fanatyczny władca nie będzie tu żadnych romansów uskuteczniał. Postawmy chyba na wiedzę i super. Tak, stwierdźmy, że chcemy zagrać w przyszłości jeszcze kiedyś. O, tu jest więcej niż zakładałem tych buntowników. No, chyba on nie bardzo chciałby z nami już grać. Poczuł się zdominowany i ma doła. No, te oddziały buntowników próbują, widzę tu, złośliwie uciec. Postawmy na development. Troszkę wolniej będziemy wchłaniać tereny, ale postawmy na to, żeby je rozwinąć. I super. Przywódca buntowników trafia do lochu. No i myślę, że jednak trzeba tutaj zrobić... A możemy go tylko spalić. No dobra, no niewierny. Nie spałem na stosie. Nie możemy pozwolić na takie rzeczy. I w sumie uzurpujemy. A nie możemy uzurpować w tej chwili. No. Kolejne piękne zwycięstwo. A my pod 90 znów idziemy. Cóż się tu dzieje? Oj, nasz... A nie, to myślałem, nasz wnuk, a to jakiś tam typek. I co, myślę, że nasz władca ma ochotę się wybrać na pielgrzymkę. Powiedzmy do Olby teraz, nad Morzem Czarnym. Co, już nie. Nie. Jesteśmy dobrym wojownikiem, zmierzymy się z tymi bandytami. Dodatkowego prestiżu. No i super. Wracamy do domciu. Zajrzyjmy w gwiazdy. O, jakieś sekrety odkrywamy. Okej, no już chyba to było. Już więcej wielkich bitew raczej nie będzie. Idziemy na spotkanie, a raczej organizujemy spotkanie. Romans, no trudno. Przy charyzmie postawimy i... O, troszkę nasza wiedza na temat intryg się zwiększy. Czemu by nie? I chyba pójdziemy w to najprędzej. Generowanie haków na ludzi.
O. Tylko pytanie, czy to ma sens, żebyśmy to przekazywali, no ale chyba chcemy, żeby wszystkie terytoria wyglądały tak, jak powinny, czyli... Tu zrobimy mały ruch. O. Okej. No, bezczelnie stworzył frakcję. Święty gwóźdź, tam kolec. No, wszystko jest dla katolików, ale pozyskujemy naprawdę fajne przedmioty, ale musimy się też zająć kwestią dworu. W ogóle potężne państwo powstało. Uuu, i Norwegia, widzę, implodowała. Dobrze, właśnie po to zatrudniam ludzi, żeby mieć te stanowiska obsadzone, bo to daje potem większą szansę na nowych, dobrych twórców artefaktów. Dobra, zostawimy jedno stanowisko. Może ktoś się zgłosi. Będziemy mieli haka na kogoś. Na ludzi takich znikąd dostajemy te haki. A, bo chyba na tak on szuka tutaj haków w tej chwili. I zobaczmy, jakie evenciki się pojawiły. Tak jest, ktoś by chciał być mistrzem polowań. No i mamy ten fajny artefakt. W ogóle mamy fajne artefakty w tej chwili, no tylko... co mamy? Mamy do wiedzy i to, a nie tak zostanie. Nie wiem, czy nie lepiej tego szkockiego używać, a szkoda, ten jest nasz, z tradycjami. Ten by zwiększył jeszcze bardziej dochody. Ale czy jest nam to potrzebne? Znaczy nie ma czegoś jak nadmiar dochodów, powiedzmy sobie szczerze. Pieniądze zawsze i w każdych ilościach znajdą zastosowanie. Zaraz zobaczymy właśnie tą sprawę. I w sumie moglibyśmy mieć znów kolejną świątynię w naszej łapce. Gdzieś tu jeszcze jedna była. O. I oczywiście ją upgrade'ujemy. No, to państwo tutaj postmongolskie nawet żyje. Co ciekawe, no, będzie obgryzane przez sąsiadów, jest mocno rozlazłe. A któraś z jego córek gdzieś była na naszym dworze. Pamiętam. Nie, nie na naszym, przepraszam. No zobaczymy na dworze naszego wnuka. Gana, no powstają coraz większe siły.
Ale mało cesarstw poza Europą. A jak z naszymi technologiami? Bo właśnie dawno nie patrzyliśmy, nad czym pracujemy. Tu już za 4 lata, a tu... Za 7 miesięcy. To podniesie też relacje troszkę z wasalami. Tu już jest wszystko zrobione, tu... Czyli technologicznie nieźle stoimy. Całkiem nieźle. Chociaż też mówię, przez to, że tak dużo jest wasali plemiennych, to dużo te dochody są takie dyskusyjne. Dobra, to robimy haki na ludzi mało przydatnych nam. Nie są władcy, tylko po prostu niech nas chroni przed potencjalnymi zamachami. Tron nowy. Tak myślałem, to jest jedno, ale na szczęście to są dwa osobne tytuły. No, potęga jest, nie ukrywajmy. No i 90 na karku. A, jeszcze większy limit. Czemu by nie? Czyli chyba jeszcze tu też jest jedna świątynia, z tego co pamiętam. Dokładnie. Jak tam, o, to miasto się nie rozbudowuje, bo się tam wtedy cofnęło i zapomniałem o tym, że mamy to zrobić. I tu też byśmy zmienili zdecydowanie na port czy na to, bo to daje nam bonusy do kawalerii, tylko że... A tak, do strzającej też. Czyż port daje większe... Ale nie, postawmy na to. Jak wygląda nasze parametry? 79. No, tu już coraz lepiej. To też jest mocna, jest szybka. A, zapłaćmy. I oczywiście przekażemy, tylko że on się nie chce nawrócić. Z nieznanych powodów. My lubimy się, więc na razie możemy zrobić wyjątek dla niego. To też możemy tutaj uczynić odrębnym księstwem. I co? Małżeństwa. Trzeba się tym zająć. Może być ona. Weźmy i niech będzie ona. Tak,
mi się podoba. Czemu nie? No tak, z ciekawości, ilu mamy wasali w tej chwili? Wow, niewiele, możemy jeszcze mega zwiększyć tutaj nasz potencjał. No mówię, bo korci mnie, żeby przejąć ten tytuł króla Polski. Ale to by dało nam sporo buntów przyszłościowo. No i też to byłby chyba znów bałagan. Też nie, ten bałagan nie byłby taki straszny nawet. Lepsze relacje. Wiecie co? A kto po nim dziedziczy? Jakiś pomniejszy. Chyba to zrobimy. Nie chcę tutaj takiego skupiska majątku i dobrobytu w jednym ręku. Oczywiście potrzebujemy teraz nowego marszałka. Mamy całkiem dobrego. No i tu sobie zróbmy porządki na szybko. Czyli to w ogóle jest, tu też jest bałagan. Ten tu ponabierał ziemi. Dobra, na razie tego nie będziemy ruszać. Tego też później załatwimy. Tu by trzeba było. Chociaż. Dobra, ona ma syna z tej głównej linii chyba nawet. W każdym razie otrzyma ten tytuł. I ona otrzyma Wielkopolskę. I tutaj od razu na nią haka. Czyli co byśmy zrobili? Zrobilibyśmy to i wycisnęlibyśmy też jednocześnie więcej pieniędzy. Super. To mi się nie podoba. Aż tyle rzeczy na raz nie mogę zrobić. Nie, powinno być można 3 zrobić zmiany. A, tak tyrania nam wzrośnie. Kurde. Dobra, to Succession Right, z tego zostawimy. Zabierzemy mu prawo do bycia w Radzie, damy prawo do wypowiadania wojen. I na razie to tak będzie wyglądało. Tu jest dobrze, czyli klasyczny ruch wykonujemy. To jest klanowy i to też jest feudalny. Czyli też na razie klasiko. Dobra. Okej. I tu sprawa załatwiona, nie mamy takich już gigantycznych władców. Nie neguj decyzji władcy. I myślę, żeby troszkę poprawić humory naszym niezadowolonym tutaj wasalom, zorganizujmy ucztę, myślę, że to ogarnie sprawę. Mamy też planowe przedmioty z dworu polskiego, ale to raczej nie są, przecież to jest w sumie to władcy, który nie skupia się na wiedzy, to może być cenniejsze oczywiście. Jak mówię, wszystko co buduje dobrą opinię z wasalami, tak globalnie jednak zwiększa, powiedzmy, muskuły naszego państwa. Okej, i super. Nawrócił się. Został dalej Bawarczykiem, ale się nawrócił, czyli nasz władca na pewno jest usatysfakcjonowany.
I tak, chcemy ucieszyć naszych tutaj wasali. Cóż tu się wydarzyło? Bo widzę, że na zachodzie jakieś zmianki. Chyba potężny chłopski bunt był. I powstało nowe królestwo Nordingen. Co to w ogóle jest? Ciekawe. A nie jest zbyt silne. Na pewno nas to cieszy, bo to wszystko, co tutaj osłabia główny gracz na zachodzie, nas cieszy. I oni też dostali w tyłek od Francuzów, zakładam. Tu też się Brabancja oderwała. No, Francja jest głównym graczem, no i Anglia w sumie, chociaż nie, Anglia dostała w tyłek chyba przy próbie zdobycia, a nie, już wiem, oni byli w sojuszu z Lotaryngią, czyli tutaj walczyli. I dobra, Imperium Umajadów też przeżyło problemy, już nie ma tej kontroli nad tym, tu się wyzwolili. Zresztą chyba Umajadzi, dokładnie, jakaś boczna gałąź. No, to jest, kurde, to jest mocne. W ogóle zobaczmy kwestię religijną. Nasza religia wspaniale się rozwija. No tu niestety ten judaizm w las. Okej, nowa technologia. Ciekawa rozmowa, bardzo dobrze. Co moglibyśmy chcieć? Chyba bardziej się może rozwinąć, czy może jednak bardziej kwestii, też nie wiem, czy jesteśmy bardziej ekonomistą, czy militarystą. Ciężko powiedzieć. A te fortyfikacje w sumie są takie, jak na to nie spojrzeć, zacne. No dobra, zobaczymy, co on tam miniaturę swojego dzieła nam pokaże. Okej, okay, władca tutaj nie popiera pijaństwa, jest umiarkowany, wstrzemięźliwy. Fajne, ale zdecydowanie nie ta liga, co my tu mamy. O, francuskiego się nauczył. A kupuj tego róbcia. Kolejny tron średniej jakości. No dobrze. Nie wiem, wiedzę chyba iść nie będziemy, bo to jest takie troszkę antyreligijne, czyli by nas nie pasowało. Może troszkę jeszcze w naukę, w zdrowie chociaż to. Już chyba niewiele nam pomoże w tym wieku. Chociaż, mówię, ostatnio nasi się robią prawie nieśmiertelni, więc kto wie. I tutaj nasz krewniak rządzi, no ale niestety nie możemy go przekonać do zmiany wiary. No ale miejmy nadzieję, że nasza rodzina tutaj jakoś będzie żyła. Ale chyba nie będziemy tego do końca rozgrywać, bo naprawdę już w tej chwili jest dobrze. Chciałbym jeszcze... O, przekonaliśmy...
Całkiem nieźle. A jego ojciec, no jego ojciec twarda, czy musimy po prostu czekać, nawet abyśmy chcieli go ponownie tutaj przekabacać. Jak z nawracaniem? Dość ciężko. Tutaj widzę, niemaszki się trzymają swojej wiary. Czy powstał potencjalny bunt? Tak, niestety tak. Dziwne dźwięki. Przyjęcie. Nasz władca jest umiarkowany. Jakiś niewielki prezent przyjmiemy. Zmieniliśmy kulturę. I w sumie czy tu dokończmy ten proces. Zobaczmy jak development. Pięknie. 56, czyli no tak na poziomie już tego bardziej rozwiniętego zachodu. No ustępujemy tu Bizancjum i oczywiście Arabom, ale 56 to już wstydu nie ma. No właśnie, zobaczmy. No jestem ciekaw, czy to imperium będzie rosło, czy w pewnym momencie jednak osiągnie granicę i upadnie. Tu mamy dość silne królestwo. No chyba tutaj chcę oczyścić te tereny od nich. Która jest narzeczoną naszego wnuka? A, jakaś mała. Ciekawe, czy będzie miała roszczenia. Zobaczymy. Nie wiem tylko, czy tak długo będzie mi się chciało grać już potem, bo mówię, no już jest za łatwo. Sponsorujmy. Okej, zrobimy mały test, czyli sobie zobaczymy, czy to działa też na lekkie, czy na te jazdy strzelające. To jest niewiele, ale to jest nasz krewniak, więc zgodzimy się. Więc teraz tak, nasze tutaj mamy... Ile mamy ataku? 80 i 131. I zaraz sobie zobaczymy. Po zakończeniu tej rozbudowy. 80, tak, czyli na strzelające niestety te obiekty nie działają. To może jest inny obiekt, który by działał na jazdy strzelające. Tak sobie w sumie sprawdźmy. Rycerze, broń oblężnicza, wielkość piechota. O, w sumie chyba tak. Przecież będziemy na pewno też zwiększać ilość ciężkiej jazdy, ale myślę, że chyba, żebyśmy się całkowicie opierali na lekkiej jeździe, tak szczerze mówiąc. Ale tak, to jest to, co chcemy. Czyli tam był błąd mały, operacyjny. Dynastii, ale mówię i tak nie wyprodukuje niczego, co by nas tutaj już pozytywnie jakoś miało wielce zaskoczyć. I to biedne miasto, żebyś nie zapominał o nim, bo ono tutaj jeszcze się nie rozbudowało. Jest naprawdę bogaci, więc zmaksujmy nasze
zrobiły lekkie jazdy. Małpickiego się nauczył. Kurde, ile nam tego życia zostało? Troszkę bałbym się w tym wieku rozpoczynać jakieś, powiedzmy, akcje ofensywne. I co? Nie, no nie cieszymy się, że nas tutaj ośmieszają na zachodzie. O! Dobra, czyli teraz to jest jego. Też wyznaczmy tu pomniejszego wasala. Może całą Estonię podbijemy, jak już zdecydowaliśmy się tu jakiś ruch wykonać. No. No ale chyba tak, następny władca może być ostatnim, bo po pierwsze te lagi na tym etapie imperium, po drugie łatwość podbojów. Tu też widzę jaki... A, bo to ci się tu wcisnęli. No a tu się aż prosi. Powinniśmy ich zmiażdżyć po prostu. Oczywiście nasz zakon i jeszcze go wzmocnimy już teraz upgrade'owanymi oddziałami. No, tak głośno się zrobiło. Zakon, kurde, zrobiliśmy błąd, bo ci się za wolno zbierają. I tak, spiszmy nasze tutaj myśli. I oczywiście, oczywiście wszystko musi się komplikować. Ci za wolno się zbierali. Czyli wygrali to, ale... Kto w ogóle umarł? Nasz przyjaciel. Miał stanowiska, o dziwo. Coś się zbudowało. No. Elegancko. Mogą być, ale też nie dla nas, nie przy tej jakości, co mamy przedmioty. Zostawmy tu niewielkie siły oblężnicze i załatwmy sprawę. Dobra, czyli to załatwione.
To powinniśmy móc uzurpować dokładnie. Co to za konflikty? Co myśmy tu zdobyli znowu? Ludzie kochani. Czy mamy już tą kuminę zdobywać, widzę. A co to za wojna? Przeciwko tyranii. Czy on się nie obroni sam? No może się nie obroni. Dobra. Czyli te siły wyruszają. Mam nadzieję, że nie zginą po drodze. Bo to będzie trwało wieki. A tu załatwimy sprawę jakimiś najemnikami. Nie chcę robić poboru i kosztów sobie. Trochę drogo, ale przynajmniej wiemy, że mogą go tu przegrać. Nie, no nie wierzę, żeby zawodowa, elitarna jednostka to miała przynajmniej. Nie, no. O, on też widzę, wpadł na podobny pomysł, że najemnicy mu się przydadzą. A zagramy sobie w szachy. No nie ma dużo, wie, tu możemy przegrać, on jest naprawdę dobry. Postawmy na umiejętności militarne i udało się. I zaproponujmy, że kiedyś sobie zagramy. O, się zaprzyjaźniliśmy. Tylko chciałem w cechy wejść. Możemy tą anatomią się zająć. A kto to w ogóle tu nas zajmował? Ten nadambitny. No dobra, będzie trzeba mu to odebrać, bo nie chcesz takiego rozrostu. Chociaż z drugiej strony idziemy na stepy, w nasze rodowe obszary. Chociaż tu można by też potworzyć sojusznicze imperia, tak jak mówiłem. Się dogadać. Jesteśmy dobrym dyplomatą, więc dyplomacja czasem to też potęga. Chorwacja zostaje zaatakowana. To nie nasi, ale oczywiście nie chcemy, żeby zginęli. Na pewno będziemy walczyć. W końcu mówię, jestem fanatykiem religijnym, więc tu nie ma innej opcji nawet. Gdzie są nasze wojska, które tu płynęły, bo to troszkę mi martwi. Nie wiem, gdzie one są. Płynęły, biegły. O, przepłynęły. I nasz władca umiera, czyli krucjata spadnie na jego syna. To nie jest idealne.
No a to już był czas, my naprawdę byliśmy starzy. I tak przejął władzę dopiero w wieku lat 50, ale zajmiemy się w następnym odcinku. Coś mamy pecha z tym, że wszystkie nasze krucjaty i przejęcia władzy wypadają tak, że no...